Ale cza dzicho. Jak tak podglądałem sobie przy różnych poprzednich występach, tam publiczność gdzieś tam dalej, to jedli burgerki, ale ruszali nóżką i rączką. Ale jak dziewczyny zaśpiewały, to widziałem, że niektórzy tak zamarli w ruchu, przestali jeść, przestali oddychać. No szał, ile wy to trenowałyście? Czemu tu nie stoi w ogóle taki zespół, przecież z takim doświadczeniem, z takim zgraniem, to tu powinno być morze ludzi, RMF tam powinien już szykować jakiś wywiad. Kiedy to będzie? Oj, ciężko powiedzieć. Bardzo ładnie razem się zgrałyście. Dziękuję. Ile trzeba trenować, żeby tak się ładnie zgrać? My to ćwiczymy jakoś od lutego. Od tego lutego. No i my też tak się dogadujemy bardzo z przyjaciółkami. To jest bardzo dobry sposób, znaczy pomysł na to, że się w ogóle poznałyście i że razem śpiewacie, bo ja też widziałem ich miny, nie? Jak tutaj ta cała czwórka. Już nawet nie tylko ten przyjaciel, który tak, powiem wam tak, do połowy występu trzymał ręce w kieszeni, ale potem wyjął i teraz już tak sobie stanął, także i te ziomki też bardzo fajnie widziałem, że kibicowali. Także drodzy państwo, Zuzanna Talkowska, Gabriela Marszał. Naprawdę należą im się wielkie brawa, nawet jak gdzieś tam jesteście z tyłu, to chociaż pobijcie to brawo. A poza tym dziewczyny teraz pewnie idą na jakiegoś burgerka, to można zaczepić, powiedzieć hej, brawo wy. Dziewczyny, ja zbijam z wami pionę. Gdzie was można w internetach znaleźć? Jakby ktoś chciał śledzić waszą karierę, no to chwalcie się tymi Instagramami, chwalcie się tymi Facebookami, chwalcie się tymi albo tajdalami. Na Spotify'u można znaleźć Gabi Marszał. Naprawdę na Spotify już? Ja tak sobie wymyśliłem, a to patrzcie jak trafiłem. Czyli jest Gabi Marszał na Spotify'u. Zuza? Nie, na YouTubie, TikToku, Instagramie. Sprawdzasz? No to dawaj, ja tam zaraz podejdę, sprawdzę. Drodzy państwo, jeszcze raz poproszę państwa o wielkie brawa. Uszanowanko dla was dziewczyny, będziemy śledzić wasze kariery, naprawdę wielkie talenty. Lubię takie talenty zapowiadać, wszystkiego dobrego. Drodzy państwo, teraz plewiszczanka, chciałem powiedzieć, z krwi i kości, ale już na zapleczu ustaliliśmy, że i ja przyjechałem do Komornik za miłością i ona przyjechała do Komornik za miłością. Z tym, że ja gadam, a ona znakomicie śpiewa. Agnes, drodzy państwo, przed wami charyzmatyczna, rockowa, wokalistka, która już wielokrotnie na naszych komornickich scenach pokazywała... Bo ja przed tym, co się zaraz będzie działo, już was nie będę odwiedzał, już nie będę psuł tego klimatu. Przepiękny widok w ogóle, słuchajcie. Kilka tysięcy, jak nie kilkanaście tysięcy osób, jak się tak sięgnie wzrokiem. Zresztą jak zobaczycie relacje dziewczyn z gminy Komorniki, to zobaczycie w internetach, że to jest morze ludzi. Genialny teren, myślę, że w przyszłości będzie wykorzystywany. Ja milknę, a wy wiecie, co robić, bo przed wami ekipa Grupsona! Każda historia ma swój początek. Każda historia ma swój koniec. Uwaga, uwaga! Witamy na koncercie Grupsona. To nie są ćwiczenia. Jesteście gotowi? 20 lat na scenie. Jesteście gotowi? Zapnijcie pasy, bo zaraz wspólnie odlecimy w kosmos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Dobry wieczór! Świadomy restart. O nie.
nie ma. Zaczynaj i kończy, bo
Pierdolnie, pierdolnie, a jak pierdolnie, to pierdolnie. Pierdolnie. To dopiero pierdolnie. We'll be right back.
pamiętam. Ja kupowałem churrosy i ziomeczek chciał właśnie ją poderwać na churrosy i chyba się udało. Co nie? Bardzo dobrze, przez żołądek do serca. Nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, ale Kuba ci bardzo często robi, bo ona cały czas, słuchajcie, tak sobie z tym wianuszkiem tutaj, a jesteś naprawdę na wielu zdjęciach. Skąd ten wianuszek sama zrobiłaś? Mama, cześć mama. Jest starsza siostra, bym powiedział. Także oficjalnie, jak ktoś cię będzie pytał, to jakaś wersja? Kim jest ta młoda dama od ciebie? Starsza siostra. Bardzo dobrze, więc mamy siostry. Skąd siostry przyjechały? Puszczykowo, super. Słuchajcie, potem już po koncercie wam opowiem, że kiedyś jak jeździłem na różne eventy w różne części Polski, to bardzo często brałem ludzi na BlaBlaCar i kiedyś wracam ze Śląska tutaj do Poznania i nagle się okazuje, że wsiada jakiś gość i mówi, no ja mówię, właśnie skończyłem event z mikrofonem, on mówi, ja też z mikrofonem, a co robisz z mikrofonem? No gram w zespole. Ja mówię, w jakim zespole? A tak sobie muzykujemy. I słuchajcie, po pół godzinie rozmowy, że ja z mikrofonem prowadzę imprezy, a on z mikrofonem śpiewa, okazało się, że wiozłem poprzedniego wokalistę Wysłowic. Naprawdę, przez całą Polskę jechaliśmy razem i potem wsiadły kolejne osoby i wyglądało to tak, że on mówi, ty Piotrek, ale wiesz co, może nie mówmy głośno o tym, że jestem wokalistą, tylko tak zachowaj to dla siebie. Mówię, dobra, uszanuję, bez problemu. I potem, wiecie, on wysiadł w Puszczykowie, bo on był w ogóle z Puszczykowa, dokładnie, tak, od dziewczyn. Dlatego mi się przypomniało. Te osoby, które jechały dalej do Poznania, mówią, ej, typie, to był ktoś znany, kto to był? No i wtedy im powiedziałem dopiero, że słuchajcie, że to był wokalista Mysłowic, ówczesny. I oni na mnie, ej, czemu nam nie powiedziałeś, żebyśmy śpiewali razem, byśmy wzięli autografy? A ja mówię, no pewnie właśnie dlatego nie chciał, żebyśmy oficjalnie ujemniali. To jest autentyczna historia, słuchajcie, tak było. Uśmiechajcie się do Kuby, bo słuchajcie, jak ktoś potem, ja wiem jak będzie i Magda wie jak będzie. Wszyscy będą potem scrollować wszystkie zdjęcia, gdzie jestem, czy dobrze wypadłam, czy jestem na zdjęciu, czy nie. A to od emocji pokazanych temu człowiekowi będzie zależało, czy albo od wianka, bo ona ma wianek i akurat wianek wystarczył. Także od tych rzeczy będzie zależało, czy będziecie, no właśnie wianek to tak, kurczę, zapomniałem, że słowo wianek w Polsce tak ma wiele znaczeń. Dobra, wracam na scenę, bo słuchajcie, jest 19:20, skonsultuję się z ekipą techniczną, ile czasu i oficjalnie zaraz zaprosimy pana wójta, który już gdzieś, już czeka, no właśnie. To ja się idę dowiedzieć, czy, bo zrobiła. Za chwilę jeden z ostatnich koncertów. Mam nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania państwa. No. Czekamy od jutra na opinię o tych dwóch, a nawet trzech dniach. Chcemy poznać wasze zdanie co do propozycji na rok następny, tak aby już dzisiaj zaczynać organizować kolejne dni. Ale moja wypowiedź zmierza ku temu, bo to też dla państwa informacja. Od środy mieliśmy Spartakiadę Młodzieży, było kilka krajów i tak naprawdę czwarty, piąty dzień pracujemy bez żadnego odpoczynku. I tutaj, w tej chwili, pragnę podziękować organizatorom, naszej drużynie, naszej ekipie. Jesteśmy z Kaśką dumni, że mamy takich pracowników i to jest Ochotnicza Straż Pożarna, to jest komenda czy komisariat policji, to są pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w tych wszystkich fioletowych koszulkach. I pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bardzo poproszę o brawa, bo dzięki nim to wszystko jest naprawdę zrobione ekstra. Drodzy państwo, ja do tych podziękowań oczywiście się dołączam. Natomiast oprócz tego, że świętujemy dzisiaj dni Gminy Komorniki, to mamy dzisiaj jeszcze bardzo, bardzo ważne również święto, a mianowicie Dzień Mamy. Widzę, że jest tu mam naprawdę sporo, także z całego serca wszystkim wam serdecznie gratuluję tego, co robicie na co dzień, bo wypełniacie bardzo, bardzo ważną rolę i funkcję, chyba najważniejszą, jaką można w życiu spełniać. A nie zawsze jest ona doceniana. Dałeś prezent mamie? Żeby zawsze były doceniane. Dałeś prezent mamie? Dałeś prezent mamie? Czy dałeś prezent mamie, Rafał? Dałeś prezent mamie? Teraz wszystko się nagrywa na żywo, czy dałeś prezent mamie? Każdy na pewno pamiętał, a ktoś zapomniał, to jeszcze mamy kilka godzin do północy. Także drogie mamy... Dałeś prezent mamie? Miłego wieczoru, dziękujemy państwu. To wszystko na YouTubie. Tomasz Stelmaszek. Musimy mieć podpowiedź. Oczywiście było mnóstwo pracy dla pracowników Urzędu Gminy, którzy nie licząc na...
fontanny wrzucam go. Na rowerze ktoś rekord pije swój. Ktoś oczyścił brudny strach, ktoś przekroczył płat, rzekę wspomnień złych. Zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Set kroków stąd, w ręku niesie ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lwa, kobiet będzie wróg. Dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Życie przestaje być codziennym zdumieniem.
aż tak nienachalnie jak wspomnienie wczorajszego dnia. I nagle rośca ci jest ruszenie się, nie potrafisz nawet skupić się. Nic już, słabotny chowany głos. A czasem wskażesz mnie na dzień, jak w kołobrotku kręcisz się, wypatrując mnie. Może dla ci jakiś znak, a wiesz na nią, może gdzieś pojawi się. Nie wiesz co ci jest, umiesz spać bardzo i tak próbujesz łapać te. I nie możesz przestać, bo miłość jest tylko oddychanie. Pojawia się któregoś dnia tak. Thank you.
moich rąk. Jakoś tak. Nie jest mi nawet żal. Thank you.
zagra solówkę. Uwaga. Bardzo się stara. Czy to mi kochała?
16 lat.